To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem wyjątkowy Igor Rogulski, który tworzy coś z niczego. Dzień dobry Igorze, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję, witam Cię. Jak samopoczucie? Powiem Ci, świetnie, świetnie. Mimo brzydkiej pogody samopoczucie no, bardzo optymistyczne. Tytuł mojej książki to Coś z niczego, w której się znajdujesz i od razu interesuje mnie, jak wyglądało to handlowanie w kupieckich domach towarowych pod Pałacem Kultury, bo to zdaje się było dawno, dawno temu. Ja te domy kupieckie pamiętam. No właśnie, jak to było? Miałeś stoisko czy jakiś punkt? To było powiązane z sobą tak naprawdę, bo mieliśmy po 16 lat z chłopakami i mieliśmy własny punkt z telefonami komórkowymi pod KDT. To był taki punkt stacjonarny, jakby w hali KDT, czyli w środku. No i po prostu tam najpierw byliśmy pracownikami, a później przejęliśmy jakby ten punkt i skupowaliśmy używane telefony, również nowe, i sprzedawaliśmy, i równolegle wprowadziliśmy to do Allegro. Później rozwijaliśmy tą działalność z czasem na różne zupełnie inne rzeczy, czyli na przykład ściągaliśmy śmieszną męską bieliznę z Chin, która bardzo dobrze w tamtym czasie schodziła i to się wydawały takie groszowe sprawy, ale gdzieś tam to było coś nowego i, że tak powiem, nasz główny pomysł to później było dzisiejsze AliExpress w mini wykonaniu, czyli po prostu ściągaliśmy bardzo tanie rzeczy w dużych ilościach i takie z humorem, no właśnie, gdzieś tam to chwyciło, nie? Ale to interesuje mnie statystyka, bo wspominasz o tym, że z Chin sprowadzaliście rzeczy, to jak to wyglądało, jak to się sprowadza z Chin rzeczy? Tak to wtedy tak to wyglądało, że po prostu gdzieś tam mój współpracownik nawiązał kontakt drogą mailową z fabryką, która produkowała te rzeczy bezpośrednio w Chinach i później drogą morską to było ściągane do Niemiec i z Niemiec na ciężarówce jechało do Polski. To logistyka ogromna, zorganizowanie czegoś takiego. A obrót, pewnie zapytasz, gdzie to wszystko trzymaliśmy. To były takie czasy, gdzie przez Allegro, przez internet schodziły te rzeczy w zasadzie w przeciągu kilku dni, więc to był niesamowity obrót ilością i pieniądzem w takim młodym wieku, więc to gdzieś tam były takie czasy, gdzie był początek jakby handlu internetowego i to gdzieś miało bardzo duży rozpęd wtedy i dawało ogromne możliwości po prostu. Czyli z hali w KDT, gdzie pewnie było trochę kosztów, no bo było trzeba wynająć miejsce, tak, trzeba było zapewnić prąd, przeniosłeś się do internetu. Tak, znaczy to działało równolegle tak naprawdę. To działało do momentu w zasadzie, kiedy to było... To działało do momentu, kiedy to było likwidowane w miarę równolegle, także gdzieś tam te dwa światy istniały obok siebie, no ale później to się przeniosło głównie w internet i że tak powiem, było trzech młodych chłopaków, którzy znaleźli jakąś niszę dla siebie i po prostu nie bali się gdzieś tam zaryzykować i pójść w zupełnie coś nowego wtedy. No i to był taki pierwszy, można powiedzieć, sukces, tak? No ale później pojawiła się polityka i zastanawiam się, co ma biznes do polityki. Znaczy, bardzo dużo. Te światy się wręcz łączą, przeplatają tak naprawdę. I znaczy, co ma biznes do polityki, w moim wydaniu, to są właściwie różne światy, dlatego że w polityce się wziąłem, bo chciałem jakby mieć wpływ na rzeczy bieżące w skali globalnej, czyli powiedzmy w skali kraju, tak? Czy mieć wpływ w ogóle na jakieś kluczowe decyzje poprzez to, że gdzieś tam się otaczałem wtedy osobami, które miały coś do powiedzenia, czyli pomagałem tworzyć kampanię wyborczą od strony mediowej Rafałowi Trzaskowskiemu, tak? Polityka dla mnie była taka... Tak się poznaliśmy. Tak się poznaliśmy zresztą. I polityka była dla mnie gdzieś tam chęcią jakby zgubienia czegoś,
dla innych bezpośrednio, bo wszyscy narzekają na polityków i psiaczą, a tak jest najłatwiej. A ja stwierdziłem, że warto spróbować to od kuchni. Tak jak po prostu zrobić to w sposób, no też wejść w sposób nietypowy, bo ja sobie wymyśliłem, jak to ma wyglądać. W psychologii jest takie pojęcie jak samospełniające się przepowiednie. Gdzieś tam w głowie wytworzyłem ten obraz i później robiłem wszystko, żeby on się ziścił. No i tak się poznaliśmy później właśnie. Prowadzisz własną firmę. Co robisz? Czym się teraz zajmujesz? Wiesz co, teraz to jest też również handel, ale zupełnie innego typu. Współpracuję z firmą Forever. To są produkty na bazie aloesu, głównie napoje, suplementy i rzeczy związane ze zdrowotnością. Generalnie chodzi o to, żeby promować zdrowy tryb żywienia, bycia i... Chodzi o to, żeby ludzie coraz bardziej zwracali uwagę na to, co ich otacza, czym się otaczają, czym się odżywiają, jaki mają wpływ na środowisko i gdzieś tam pomyślałem, że warto pójść w stronę prozdrowotności, dlatego że to jest po prostu ważne, żeby dbać o siebie, żeby tworzyć sobie fajną atmosferę do życia, jakby firma Forever daje takie możliwości, daje bardzo duże możliwości rozwoju w różnych kierunkach i powiem Ci szczerze, że takim największym plusem współpracy z tą firmą jest praca zespołowa, bo to jest multilevel marketing, który w Polsce się źle kojarzy, ale tak naprawdę chodzi o to, że ludzie działają wspólnie, pracując w tym samym czasie, wypracowują dużo większe zyski i dużo większe możliwości rozwoju. I dlatego mi się to podoba i tu muszę wspomnieć o przyjaciółce Paulinie Ligus, która mi pokazała ten biznes. Wierzyła we mnie od początku, kiedy jeszcze tego nie czułem, bo wiesz, jak z każdym biznesem musisz poczuć, że on jest twój i że go robisz na 200%. Ja to poczułem jakiś czas temu, ale gdyby ona mi nie pokazała i ona wpierw mnie nie uwierzyła, że znowu mogę działać biznesowo, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali. I to właśnie liczą się osoby, które z tobą współtworzą coś. Samemu żadnego biznesu się nie zrobi. No tak, otoczenie jest bardzo, bardzo ważne. Chciałbym jeszcze zapytać o twoją niepełnosprawność. Jesteś osobą z niepełnosprawnością, pokonujesz na co dzień dużo barier, które nas spotykają, czy to architektoniczne, czy jakiekolwiek inne, ale chciałbym cię zapytać o bariery w głowie, bo powiedziałeś przed chwilą bardzo ważną rzecz, że z ludźmi jesteśmy w stanie robić fajne rzeczy. Jeśli uwierzymy w biznes, też jesteśmy w stanie. Na ile te bariery, które mamy w głowie, mogą nas zahamować, a na ile rozwinąć? To zależy, jak podchodzisz do tej bariery, czy podchodzisz do niej jako do blokady, czy jako do wyzwania, które chcesz pokonać, ominąć. Bo widzisz, przy niepełnosprawności mam pewne ograniczenia, ale ja zawsze na to patrzyłem tak, że muszę znaleźć drogę obejścia tych ograniczeń. Nie zaprzeczać nim, że one są, bo w dzieciństwie miałem jakby takie podejście, a to jest złe podejście. Trzeba je zaakceptować i szukać drogi wyjścia, szukać jakby możliwości pośrednich. Tak jak gdzieś się nie mogę fizycznie dostać, to wiem, że mogę na kogoś liczyć, czy chociażby komuś zapłacić za to, że pomoże mi ci gdzieś dostać. W tych czasach wcześniejszych, kiedy jeszcze w ogóle niepełnosprawność była jakby gorzej traktowana w naszym społeczeństwie, to wiele drzwi otwierały mi po prostu pieniądze, czyli zapłacenie ochronie za to, że gdzieś mnie wniosła do lokalu, jak chciałem wejść. Taka była prawda, takie były czasy, jakby nie neguję podejścia tych ludzi, bo każdy ma jakby swój punkt widzenia, ale prawda jest taka, że pieniądze pomagają pokonywać niepełnosprawność, to jakby nie ma dwóch zdań, że jedno z drugim się gdzieś tam łączy i też myślę, zawsze moja chęć biznesu była po to, żeby sobie ułatwić pokonywanie barier. Jakie masz pasje?
Wiesz co, trochę tego jest. Są dwie główne. Pierwszą moją pasją taką w życiu zawsze była motoryzacja. To się właśnie zaczęło od mojego pierwszego wspólnika byłego, który był pasjonatem i mnie po prostu zaraził adrenaliną, prędkością, mocą samochodów i po prostu taką jazdą na krawędzi, nie zawsze koniecznie zgodnie z przepisami, ale to po prostu dawało mi poczucie, że żyję i chęć do życia. I zawsze mnie to gdzieś tam napędzało pozytywnie. A druga pasja to z kolei się wzięła od mojego taty. Tata skakał, że tak powiem, przez przeszkody konno i gdzieś tam te zwierzęta zawsze były w otoczeniu rodzinnym. No i też mi się właśnie podobało to, że te zwierzęta takie dostojne, nie? I że to jest prestiżowy sport. A druga gałąź jakby związana również z końmi, to wyścigi konne. Właśnie ruch konia, szczepko, zgranie z jeźdźcem. No po prostu coś pięknego i polecam się wybrać, jak już minie tam pandemia, polecam się wybrać i po prostu zobaczyć, jaki to jest fajny sport, jeden i drugi, gdzie po prostu no jest to ta synchronizacja, widać tą więź, no i to jest po prostu w tym sporcie piękne. I gdzieś tam też lubię to obserwować, bo wiem, że sam nigdy jakby tego robić mógł nie będę, ale lubię po prostu oglądać pasjonatów, którzy są w tym dobrzy. I myślę, że o to w życiu chodzi, żeby gdzieś tam iść w jakimś kierunku, który nas kręci. Niezależnie co to jest po prostu. A co byś polecił tym osobom, które rozpoczynają biznes, czy prowadzą biznes, ale na przykład mają taki moment, no nie wiem, kryzysu. No teraz w pandemii zobaczyliśmy, że bardzo dużo biznesów pada, dużo ludzi ma problem z tym, żeby rozwijać swój biznes, no bo po prostu no, czasy się takie zrobiły, że jest bardzo trudno momentami prowadzić biznes. Ja w swojej książce zachęcam do tego, żeby być multifunkcjonalnymi, czyli mieć kilka odnóg biznesu. Ja na przykład robię tak, że z jednej strony piszę książki, z drugiej strony prowadzę szkolenia, z trzeciej strony nagrywam filmy, więc jakby mam trzy różne odnogi swojego biznesu. A ty? Co byś polecił tym, którzy tworzą własny biznes? Wiesz co, tym, co tworzę, bo ja właśnie ten nowy stworzyłem w czasie właśnie pandemii. Właśnie w tym czasie, który mamy teraz. Myślę, że tak naprawdę pierwsze to jest gdzieś tam rozplanowanie biznesu to jedno, ale gdzieś tam przede wszystkim myślę, że najważniejsza jest odwaga i że tak naprawdę każdy czas na robienie biznesu jest dobry. Ta multitaskowość, o której mówisz, jest bardzo ważna, bo gdzieś tam jeżeli się zamkniemy tylko w jednym obrębie, to mamy tylko z jednej strony dochód i jak on się odetnie, to później jest słabo. I myślę, że też jest dobry moment, że jak przedsiębiorcy mają problemy, to jest dobry moment na negocjacje umów z bankami na przykład. W tym momencie, kiedy gdzieś tam się pojawiły jakieś kłopoty, to warto wykorzystać to, że gdzieś tam wszyscy są w złym momencie i wytworzyć sobie jakby jakiś plan negocjacyjny, jeżeli mamy jakieś zadłużenie i tak dalej, to po prostu korzystać z tego porównywania ofert i po prostu gdzieś tam czasem nie bać się też polecić, że tak powiem, na kredycie, no bo jakoś ten czas trzeba przetrwać, bądź właśnie przekwalifikowanie, bądź poszerzenie działalności. Myślę, że też takie odzywanie się do klientów bezpośrednio pod tytułem, na przykład jak branża fryzjerska zrobiła vouchery, kiedy się zamknęła, bo mam dużo koleżanek kosmetyczek, fryzjerek i tak dalej, to żeby uratować biznes, no i działali na zasadzie voucherów, że klient mógł wykorzystać go po tym ciężkim okresie, więc myślę, że jakby szukanie dróg, gdzie klienta zatrzymać, no przede wszystkim jakością usług i podejściem do klienta to podstawa, ale szukanie jakby tej nici porozumienia na drodze przedsiębiorca i klient. No to co w przyszłości w takim razie? Polityka czy biznes?
zdecydowanie na dzień dzisiejszy biznes. Dlatego, że polityka no, była rzeczą bezmiar ciekawą, dlatego, że poznałem ciekawych ludzi. To myślę, że to był największy impuls, ale polityka, mówiąc wprost, nie przyniosła mi pieniędzy. Tak? Dlatego gdzieś tam idę w stronę biznesu i polityka być może wróci, ale na pewno w innym wydaniu. Bardzo dziękuję, Łukasz. Bardzo dziękuję, Igor Rogulski. Było mi bardzo miło się z tobą, Igorze, spotkać. Wszystkiego mi dobrego ci życzę. Niech dziękuję. Się rozwija biznes jak najmocniej. Dziękuję ci za możliwość w ogóle wzięcia udziału w projekcie. I no, jestem zaszczycony, że mogę być w takim zacnym gronie ludzi, bo tam miałem okazję zobaczyć właśnie parę filmików, obok kogo, że tak powiem, występuję. No i jest to dla mnie zaszczyt, że mogę się znaleźć w twojej książce i no super robisz projekty i oby tak dalej. Dziękuję, no ja też się bardzo cieszę, bo jesteś przykładem tego, że mimo barier można je pokonać, można się cieszyć życiem, można do niego pozytywnie podchodzić, a wiadomo, że jak podchodzimy pozytywnie i wierzymy w to, co tworzymy, no to tak jak śpiewa zespół Jaffa Noel, wystarczy odrobina nadziei i pozytywne myślenie wszystko odmieni. Bardzo dziękuję, Igorze. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję.